Słuchajcie, jesteśmy na takim serwisie klimatyzacji, w takim gabinecie stomatologicznym. Pokażę wam, jaki fajny wierniczek jest w klimatyzatorze. Gdzie to białe? Przeważnie ten puszek. Wiecie, tutaj to są wszystko spiłowane ząbki, nie? Oczywiście staliśmy wezwani, że klima nie działa. Dzisiaj mamy takich serwisów chyba z 10. No także może wam coś jeszcze przyczę do tego filmu. Dobra, cześć. No dobra, a zobaczcie, co po filtrach było. Gdzie ta tarantula? No dobra. Oczywiście nie powiemy, gdzie to jest, ale no takie rzeczy czasem w klimie można spotkać. No takie to. Jak to jest suche, to zawsze to się da tak uczynić w taki sposób, to by się wiedzieli. Nie trzeba wyciągnąć tego wiernika, tylko dobrze wyczyścić. I później płyn na ten wiernik, żeby już to się więcej nie pojawiło. To jest jakaś taka kurwa grzyba mimo wszystko, moim zdaniem. Patrzcie, pierwszy etap usunięty. I to pójdzie płyn to za chwilę rozpuści, to spadnie wszystko. No i żeby tam należy uprzedzić te wszystkie komentarze, co jakiś syf czy coś. No tyle tego spadu na ziemię, to się odkurzy. I róbcie dramy już tam w komentarzach. Dobra? Szczególnie widzowie, czyli z konkurencji, nie? Co się oczywiście super znacie. No słuchajcie, no nie ma co to wygląda tak. To takie brudne, wiem, nieładne, nie powinienem tego pokazywać, ale zobaczcie, ściana czyściutka. On dostał pierwszą dawkę chemii, już wierniczek się robi bielutki. Bo pierwsze było bycie na sucho, później oczywiście dostał pierwszy płyn i za chwilę stanie drugi na grzybianie, ale zobaczcie, teraz po to jest to zamknięte. Mierzymy sobie temperaturkę, oczywiście powiem tyle tylko. Oczywiście klient dzwonił, oczywiście, że klimatyzator nie chłodzi, ponieważ uciekł czynnik. A inaczej, jak powiedział dokładnie klient, to by powiedział uciekł gaz. Słuchajcie, ja te klimy już robię 15 lat. No, ja nie pamiętam, kiedy mi to z mojej winy jakiś tam gaz uciekł. Także nie przesadzajcie. Po prostu zacznijcie czyścić klimatyzatory. Będzie git. A temperaturka widzicie. 14 stopni. Moim zdaniem wszystko myśli się w normie. I zaczyna chłodzić. Oczywiście nie ma przepływu powietrza, klimat zaczyna zamarcać. Jednostka zewnętrzna się zaczyna wyłączać, no to wiadomo, no, nie ma odbioru ciepła, to jeszcze jest git, jeżeli się sam wyłącza, a jeżeli się nie wyłączy, no to zaczyna zamarzać. I robi się lód i leje się woda. Trzyma, nie? Patrzcie, stoi temperaturka. Myślę, że wystarczy. To jest takie słowo na koniec. Zobaczcie, klimeczka wygląda jak perełka normalnie. Podłoga jest czyściutka, wszystko jest wysprzątane, że dramy żadnej nie ma. Zobaczcie to, wierniczek. Jeszcze to wam odchylę. Gdzie on tam jest? Nawet go już teraz nie widać. Oj kurczę, o. Wygląda, kurczę, o. Przez chwilkę było widać, zobaczcie. Widzicie? Jak perełka. Także, kurczę, nie chcę tej lotki wyciągać. Pamiętajcie o tym tak, że klimy czyści się dwa razy do roku. Przed i po sezonie. A nie w trakcie. No widzicie, tutaj przyjeżdżamy, oczyścimy, bo klimatyzator jest niby zepsuty. On nie jest zepsuty, on nie jest po prostu niewyczyszczony. Także trzymajcie się i dzięki za oglądanie filmów i zapraszam na mój kanał YouTube. Tam znajdziecie takich więcej filmów o klimatyzacji pompa ciepła w poziomie oczywiście. Tutaj macie w pionie, bo to idzie najprawdopodobniej na TikToka i na Facebooka. W sumie Facebook tak w sumie się fajnie zaczął kręcić. Także dzięki wam za te łapeczki i za te komentarze. Nie zawsze pozytywne. Hejka.